29 marca już po raz piąty ruszyły szczecińskie Dni Informatyki i Infotrendy. Infotrendy to zbiór wielu wydarzeń związanych z nowoczesnymi technologiami. Celem przedsięwzięcia jest łączenie i pokazanie, jak wiele w Szczecinie dzieje się wokół branży IT oraz rozbudzenie zainteresowania informatyką i nowymi technologiami. Pojawiają się konferencje, pojawiają się różne spotkania branży IT, natomiast dużo osób o tym nie wie. Jeżeli wszystkie je w ramę infotrendów wsadzimy, to jest większa szansa, żeby ludzie się też dowiedzieli o tym, a wydarzenia są naprawdę ciekawe. Pierwsze wydarzenia z tego cyklu miały miejsce w szczecińskim 4. Liceum Ogólnokształcącym. Doświadczenia z fizyki na klockach Lego, programowanie robotów, zajęcia z poligrafii oraz wiele innych atrakcji czekało na uczestników Święta Szkolnej Informatyki w Liceum imienia Bolesława Prusa. Zaprosiliśmy firmy informatyczne ze Szczecina, z Poznania i z innych miast Polski, które po prostu zrobiły swoje stoiska i prezentują młodzieży swoje osiągnięcia. Święto Szkolnej Informatyki było połączone z dniami otwartymi szkoły, dlatego wśród uczestników doświadczeń i pokazów nowinek technicznych byli nie tylko licealiści, ale i gimnazjaliści. Pojawiły się uczelnie w naszej szkole, dlatego też, żeby pokazać gimnazjalistom, co będzie po tym liceum, żeby mogły zobaczyć, że są uczelnie, które wspierają i współpracują z liceami ogólnokształcącymi. Podczas szczecińskich Dni Informatyki odbywają się spotkania branżowe, konferencje i konkursy. Kolejne wydarzenie w ramach infotrendów to zaplanowana na 17 kwietnia studencka konferencja IT Academic Day. Jest to konferencja organizowana przez koło naukowe właśnie Wydziału Informatyki przez studentów. Jest to studencka konferencja, ale brać w niej udział mogą również osoby, które już pracują w branży IT. Koordynatorem infotrendów jest Technopark Pomerania, który przy projekcie współpracuje ze szczecińskimi uczelniami i szkołami.